Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dzisiaj po raz pierwszy w grze Dicey Dungeons, bądź jak można byłoby spłoszczyć tytuł Kościane Lochy. I cóż, gra do najnowszych nie należy, ma już może nawet 3 lata. I powiem wam szczerze, znam ją dosyć dobrze, może nie aż jak własną kieszeń. Uwielbiam ją. I co najważniejsze, można powiedzieć, że poniekąd, mimo mojej sporej wiedzy na jej temat, nigdy nie miałem z nią styczności, tak. Dużo śledziłem ją na YouTubie. Miałem okazję kiedyś zobaczyć tam, spróbować sobie pograć chwilę, ale za dużo tego nie ma. Aż wreszcie dzisiaj nadchodzi Xcloud Game Pass, który oto właśnie udostępnił dostęp do takiej gierki. Więc tak, jesteśmy, zresztą w sumie ja jestem, i zaczynamy nową, może dłuższą przygodę, może nie. Z Dicey Dungeons i cóż, klikamy graj. I na obecny moment, cóż, następna jest jedna postać i wprowadzenie, którego, powiem wam szczerze, chyba nie widziałem nigdy. Ale dobra, witajcie w Dicey Dungeons, tak. Jedynym programie, w którym właśnie wy możecie wygrać największe pragnienia swych serc. Tylko czy spełnicie swoje marzenia, czy koszmary? Przekonajmy się o tym razem z naszą gospodynią na ten wieczór i na całą wieczność. Panią Losu. Okej, ciekawe to przetłumaczono swoją drogą. Oryginalnie było Lady Luck, czyli Pani Szczęścia. Pani Losu w sumie też takie trochę adekwatne. Dziękuję wam wszystkim, moi drodzy. Witajcie ponownie w labiryncie wiecznego terroru. Czy nasi nowi śmiałkowie zdołają zwyciężyć, czy też przegrają wszystko? Powitajmy naszego pierwszego uczestnika. Wojownika. Najprostsza postać, najbardziej podstawowa. Jednocześnie najcięższa, żeby z nią przegrać. Wow, jestem kostką. Tak, mój drogi, tak to właśnie działa. Powiedz mi, wojowniku, jakaś tajemnicza pustka skłoniła cię, by ryzykować wiecznym więzieniem w objęciach przeznaczenia? Co? Jaki masz plan na dzisiaj, mój drogi? A, chcę wygrać Monster Trucka i zostać najsilniejszym człowiekiem na świecie. Imponujące marzenia. Cóż, wiesz jak mawiam w Dicey Dungeons. Istnieje spory ryzyko, że szczęście cię dzisiaj nie dopisze, ale teraz już za późno, by zmienić zdanie. Okej. Dobra, nie będę tu może za dużo tłumaczył, bo gra sama się przedstawi i wytłumaczy bardzo szybko. A póki co tak, klikamy w skrzynkę, żeby pójść. Klikamy tu, żeby wziąć miecza. Mamy wroga, klikamy. Ale my wszystkim oczywiście się poruszamy, żeby walczyć, czy chodzić. A walki tutaj wyglądają w ten sposób. O, przez przypadek przeklikam pierwszą część, ale dobra. Czas znowu odpalić miotacz plazmy. No i tak, zaczynamy walkę. Która, jak widzicie, no, jest dosyć specyficzna. Mamy kostkę, mamy miecz, który podnieśliśmy, dajemy kostkę, zadajemy obrażenia i swoją drogą, o. Nieźle, użyłeś 5, więc zadałeś 5 obrażeń, teraz jego kolej. Koniec tury, przy okazji coś tu jest nie tak. A, okej, okay, mam trochę wolniejsze animacje, nie wiem czemu. Dziwne, strasznie to powolne, ale dobra. Ups, jak dojdzie do zera, będzie bolało. No i właśnie tak, on miał odliczanie akurat. Jak odliczy, to zadam 10 obrażeń i o nie, wyrzuciłeś jedynkę. Nie szkodzi, to się zdarza. Wojownik ma umiejętność specjalną, może rzucić ponownie, nawet 3 razy na turę. Inaczej mówiąc, to jest właśnie, można powiedzieć, gratka wojownika, możemy przerzucać kostkę 3 razy na rundę, więc no. Po prostu fajna rzecz. Każdy ma jakieś swoje, a póki co tak, mamy 6, przerzucamy na mieczu, 6 obrażeń, tak, koniec tury. I tak. Ojoj, no tak, masz rację, ojoj. Zada obrażenia. I tym samym uruchomi nam furia. Czyli takie nasze, można powiedzieć, specjalną super moc, która się aktywuje, jak otrzymujemy obrażenia, czyli właśnie przełamanie limitów. I tak, klikamy furię i teraz następna nasza zdolność będzie podwójna. Jeden z efektów w tej grze, jest tego naprawdę dużo, ale o wszystkim przekonacie się z czasem, a póki co tak. Wygrana, kolejny poziom i przy okazji jedna monetka, bo zawsze dostajemy jedną monetkę po wygranej. Monetki później będą pokazane, do czego są potrzebne, a póki co tak, idziemy tutaj, mamy kolejny przedmiot, topór bitewny. Dołączony do naszego tego, co mieliśmy, bardzo potężna rzecz. Podwójne obrażenia za max 4, zresztą widzieliście. No, a póki co tak, 6 na mieczyk. I tutaj przerzucamy. Aż otrzymamy coś z 4 albo mniej. No niestety to jest samouczek, który będzie nam mocno podpowiadał i marudził to wszystko. Ale tak.
nie przejmuj mi się tym, niedługo się skończy. No i tak, niektóre elementy wywołują pewne efekty. Tu właśnie macie przykład, podpal jedną kostkę. Kula ogniem się może podpalać, można użyć tylko parzystej, oczywiście ma parzystą, szóstkę. I podpalenie jest bardzo proste w obsłudze. Jeśli mamy kostkę podpaloną, to musimy wydać 2 punkty życia, żeby móc jej użyć. Natomiast jeśli jej nie użyjemy, no to podpalenie przychodzi w następnej rundzie. I jeszcze ciekawa sprawa ogólnie z tym podpaleniem, bo jest też inny efekt. Nie powinien wychodzić aż tak naprzód, ale powiedzmy, że to zrobię. Jest to konkretnie mówiąc podpalenie. Znaczy jakie podpalenie? Zamrożenie. Właśnie podpalenie tu jest teraz. I właśnie zamrożenie jest przeciwieństwem podpalenia po części. Dlatego też podpalone kości nie mogą być zamrożone, ale więcej mówić nie będę, dopóki nie spotkamy się z zamrożeniem. No póki co tak, jej, wyższy poziom, pełne leczenie, dodatkowa kostka i nowe przedmiociki, które mamy. Konkretnie zapałki, możemy używać ile razy chcemy. Wydając na to parzystą, podpalając kostki wrogom. Słabiaste, moim zdaniem. I popchnięcie. Chyba w angielskim to było bump. Wartość kostki plus 1. Bardzo potężny przedmiot. I moim zdaniem warto go zawsze mieć ze sobą. A teraz tak, ostatni wróg. Błazen, którego jak pokonamy, będziemy mogli pójść na następne piętro, kontynuować rozgrywkę. A póki co tak, wrodzony, błazen zmienia wyposażenie co turę. Witaj przyjacielu. Mój entuzjazm jest uroczy, ale zdradzę ci pewien sekret. Właśnie nadszedł czas twojej śmierci. I tak, błazen jest takim specyficznym wojownikiem. Czy w sumie przeciwnikiem bardziej niż wojownikiem. Gdzie widzicie? Ma tutaj 3 takie rzeczy. Płatek śniegu, zamruź z nieparzystą. W następnej rundzie pokażę wam jeszcze raz, będziemy miał coś innego. A póki co, nie przejmując się niczym, bam. Furia, czemu popchnięcie furia. I 16 obrażeń w niego w pierwszej rundzie. Tak, i jeszcze przerzucimy, zobaczymy, może się uda. Udało się, nawet podpalimy mu kostkę. No i widzicie, jaka piękna sytuacja. Na akurat szóstkę, która jest mu niepotrzebna, ale... I widzicie, zamraża. Tak. No i właśnie, zamrożenie. Zmienia najwyższe wartości na jedynki. Więc nic wielkiego. I teraz proszę. Następna runda, nowe przedmioty. Tym razem poraża w wyposażenie. Porażenie, powiem szczerze, że to jest dosyć wredny efekt, ale... Jakby, nie będę wyprzedzał, zobaczycie wszystko... powiedzmy w swoim czasie. A póki co tak, 4, to rzucimy tutaj, żeby nie stracić. Dobra, czyli 5 na miecz. Będzie dobrze, no i znowu możemy podpalić jedną kostkę, więc no... Moim zdaniem super. Idzie nam to wszystko bardzo dobrze. I tak tylko mogę powiedzieć, że co. Jak widzicie, póki co przynajmniej tak mi się wydaje, że ta walka jest niegroźna. Ale dobra. Jak będzie dalej, to się przekonamy. I proszę, porażenie. Jeden punkt porażenia wyłącza jeden przedmiot. Typowe. I tak, trzeba zawsze użyć dodatkowej kostki na to coś, żeby to właśnie aktywować. W tym momencie, jako że i tak nic przegięć zrobimy, płacimy jedynką tutaj. Tutaj, no i to tyle. Mam 3 kostki, więc więcej nie zrobię. Oczywiście, żeby nie było, są sposoby na generowanie większej ilości kostek i oszukiwanie systemu, ale no. Powiedzmy, te rzeczy póki co nie są aż takie oczywiste i dostępne. Jak kiedyś będziemy mogli to zrobić, to pokażę. Na póki co, trójka w toporek i wygrywamy! Jej, najtrudniejsza walka po prostu do tej pory została wykonana. I dobra, mógłbym przysiąc, że właśnie nadszedł czas twojej śmierci. Zepsuł mi się zegarek? Jaki jest teraz czas? Dałem śmieszek z niego. Ale i tak, dzięki za monetę i za dodatkowe ekspy. Schodzimy dalej, następne piętro, następne wyzwanie. No i tak, celem naszym najprościej w świecie jest dojść na koniec pięter. I to tyle. Nie ma większej filozofii tutaj. A póki co kolejny przedmiot. Popchnięcie kolejne. Przyjemne. Dobra, bierę. I teraz tak, pirat i kichacz. Kolejni wrogowie, no i jakiś stragan. Zaraz zobaczymy wszystko, póki co idziemy walczyć i zobaczymy, jak to wyniknie. I tak, mamy pirata. 2 kostki, 26 życia. Piracki hak, max 5, zadaje obrażenia, przy 4 można użyć ponownie i ostrzał. 6 obrażeń, podpala kostkę. Nieprzyjemny gościu, ale no, po co byście się jakoś nie przejmował wielce. Naprawdę nie są to aż tacy groźni przeciwnicy. I tak, 6. Przynajmniej mam 6, to pokażę wam teraz właśnie, jak generować dodatkowe kostki. Najłatwiejszy sposób, polecam każdemu. Dodatkowa jedynka z każdej 6 wrzuconej w popchnięcie. Polecam. Oczywiście pomijając jeszcze kwestię tego, że są przedmioty inne, które pozwalają duplikować kostki w lepszy sposób i tak dalej. Ale tak. O tym nie będziemy teraz myśleć aż tak, nie będziemy się tym martwić, bo jak mówiłem, póki co te rzeczy to jeszcze nie dla nas, a teraz wygrywamy.
z ranami w wysokości jednego punktu zdrowia, który od razu się wyleczył. Więc dziękuję bardzo i teraz tak. Nagroda za poziom. Czasami są to kostki, czasami są to przedmioty. Do wyboru mamy kolczastą tarczę, max 5, parzyste obrażenie, nieparzyste tarcza. Tarcze to są dosłownie osłonki przeciwko obrażeniom, nie działające na wszystkie typy obrażeń, ale no. Bumerang zadajemy dwa razy obrażenia kostki wrogowi i jedną kostkę sobie. Biorę bumeranga. Dlaczego? Przekonacie się później. Ale zdecydowanie, polecam każdemu brać bumeranga. To jest dobry przedmiot. Wbrew opinii publicznej. Na razie go jednak nie będę używał, więc... Tak. Mamy czwórkę. Ja od razu wrzucę tam. I teraz tak, przerzucamy. No dobra, teraz tak przerzucimy. Nawet nie wiem po co, ale tak. Szóstka. I maksymalne wejście. Szkoda tylko, że no. Że on miał... Akurat tyle, żeby dwie szóstki łącznie z tego stworzyć. Zadaję nam obrażenia. I to wielkie. Umrzemy tutaj. A konkretnie nie umrzemy, bo jednak ja jestem ekspertem w nieumieraniu w takich grach. Dopóki nie przychodzi jakaś głupia okazja. Ale tak. Kolejna walka, kolejne wyzwanie wykonane. I przy okazji jeszcze zanim pójdziemy dalej. Jabłko, bo jabłka leczą i są smaczne. A póki co tak. Mamy takie coś i tutaj tak. No to i sklepik. O, nowy poszukiwacz przygód. Wchodź śmiało, witaj w Lohendew. Mam bardzo bogatą ofertę. Potrzebujesz skarpetek, broni, kwiatka do domu? No tak, więc o to właśnie jesteśmy w markecie. I muszę przyznać, ciekawe rzeczy się tutaj trafiły, bo jak widzicie, urk wężowego oka. Dajmy szóstkę, łączy na kostkach. Dostajemy dwie jedynki, fajne. Ale nie dla wszystkich, nie zawsze. Kryształ leczniczy, odzyskaj zdrowie, max 3. Przyjemne. No i szeroki miecz. Zadaj obrażenia, plus 2. Oczywiście, że wezmę szerokiego miecza. I odpowiedź jest bardzo prosta, co z nim zrobimy. Zamiast miecza. Wiecie, zawsze to darmowe plus 2. I spokojnie, bumerang jeszcze będzie miał swój czas później. A na obecny moment zajmijmy się czymś innym. Inaczej mówiąc, kolejne piętro, kolejne walki i zaczniemy spotkanie od czarodzieja, który jest dosyć niebezpieczną postacią. I tak, od razu mogę wam powiedzieć, czarodziej jest o tyle wredny, zadam 8 wrażeń, zaraz pokażę, że patrzcie jak on działa. Co mu się nie wyrzuci na kostce? Zawsze, podkreślam, zawsze coś zrobi. Więc tak, no, nie da się go jakby przyskrzynić, czy tam liczyć na to, że kostka będzie niefartowna dla niego. Plus, no, na szóstce jeszcze dostaje więcej kostek, więc jeszcze szybciej będzie nas zabijał. No, i ogólnie mówiąc, on chyba ma wszystkie efekty negatywne dostępne u siebie. Przynajmniej z tych bardziej podstawowych, bo ogólnie mówiąc, może jest tego trochę więcej. Dobra, trójka. Zostawiam póki co. Popchnięcie, tak. No i teraz szczerze, gdybyśmy mieli bumeranga, to byśmy już wygrali, ale oczywiście go nie brałem. Bo czemu? I tak, 5 obrażeń, zamruź 2 kostki. No, no bardzo niedobry efekt. Będziemy mieli 2 jedynki. Wiecie, nie jest to aż taki wielki problem. Bo i tak wygraliśmy, ale... No, mogłem to przypłacić życiem. Mogłem przypłacić życiem, pamiętajcie. A teraz tak, idziemy dalej, mamy tu skrzynkę, w której jest łopatka. Odwróć kostkę na drugą stronę, czyli inaczej mówiąc, z jedynki na szóstkę, z dwójki na piątkę i tak dalej. Fajna rzecz, ale niepotrzebna. To, co jest ważniejsze, to tutaj. Chowadło. I Ned. Hej, wpadnij do mnie, chyba jeszcze się nie znamy. Jestem Ned. Zajmuję się tutaj wszelkiej maści wyposażeniem. Inaczej mówiąc, ulepszanie. Popchnięcie możemy ulepszyć, proszę. 2 użycia. Topór bitewny staje się mniejszy. Szeroki miecz zdaje plus 3. Ale tak samo można zajrzeć do wyposażenia. Możemy ulepszyć zapałki, która podpala dowolną kostką i jedną kostkę wroga. Łopatkę, którą możemy użyć aż 3 razy. Miecz, który zdaje aż kolosalne plus 1 do obrażeń. Lub bumerang, który teraz powoduje, że zadajemy sobie tylko 3 obrażenia. I to też zrobię. W tym momencie bumerang jest już naprawdę dobry, jeśli wrzucimy tam szóstkę. Zadajemy 12 wrogowi, sobie 3. Dlatego mówię, polecam każdemu bumeranga. Jest mały, zadaje duże obrażenia i pozwala łatwo wygrywać. A teraz kolejna przeciwniczka, czy może czarodziejka, która jak widzicie ma nieprzyjemne efekty, bo zadaje jedno obrażenia, weź nową kostkę i zadaje 3 obrażenia, więc tak. Nieważne co jej się trafi, zada nam minimum 4 obrażenia na turę. Jeśli się trafi jeszcze lepiej, to w sumie patrzcie, 1 plus 3, czyli 4, plus dajmy na to 6. Albo jeszcze gorzej, 1 plus 12, czyli 13.
Po prostu trzeba na nią uważać. A póki co, czy możemy to wygrać bez używania w ogóle bumeranga? To nam da 16. To też dało 16. Czy 16 i 8 to jest 24? Za mało, musielibyśmy bumeranga użyć. Ale czy w ogóle to tego będzie potrzebne? Czy w ogóle potrzebujemy furii? Tak, chyba furia byłaby potrzebna, sądząc po tym. Więc powiedzmy, że użyję furii na toporka. Wiem, że to w sumie znaczenia nie ma. I w ten sposób w jednej rundzie pokonujemy wroga. Więc jej, no, jestem mistrzem. I jeszcze poziom, o którym zapomniałem, przez co mam więcej kostek. I jeszcze wszelkie rany, które odniosłem, są teraz nieistotne. Ale dobra, ogniomistrz, kolejny przeciwnik, z którym będziemy się mierzyć. I tak, podatność na lód. Specjalny efekt jego. Byśmy mieli karty, które zdają wrażenie zamiast mieczyka, tak jakby płatek śniegu. Podwójny efekt. Bardzo fajne, bardzo polecam, ale... No, jak widać, się niestety nie trafiło. I teraz tak. Przerzucamy, licząc na jakąś piątkę. Dobra, mamy szóstkę. Więc tak, tak. I czy bumeranga warto używać? Powiem szczerze, pas. On jest naprawdę dobry, ale wiecie, nie ma co nadużywać ranienia siebie samego. I oczywiście dostał dwie parzyste, no. Ta gra po prostu wie, co zrobić, żeby utrudnić życie. Ale dobra. 8 obrażeń. Za 2 punkty możemy... Możemy to, a więc tak, oczywiście, że to zrobię. A i niech będą dodatkowe 3 punkty obrażeń, po prostu chcę go wykończyć. Po prostu, wiecie, no, im szybciej się tym zajmiemy, tym lepiej dla nas. Gdybym tego nie zrobił, mógłbym dostać kolejne 12 obrażeń. No i tak, kolejny sklep. Za 16 oczek ulecz 8, super. Zadaj obrażenia, dodaj jedną truciznę. Fajny efekt, ale no. Max 3. No i wtedy byśmy nie mieli bumpa, którego wolę zostawić. I żelazna tarcza. Dodawanie tarczy duże, ale bardzo fajne. No, jednak ja spasuję. Jedno co to wezmę, jabłka, żeby mnie wyleczyły. I lecimy jeszcze dalej. I tym razem trafiliśmy na odkurzacza, rohatyńca i wikliniaka. Oraz nowy stragan. Najpierw zajmiemy się odkurzaczem i resztą, a potem pójdziemy do nowego stragana i zobaczymy, co tam się kryje. I co to za rzuty? Co ciekawe, furia mi się nie zużyła. A to tak, zapomniałem, przecież nie używałem furii, jestem lama. Ale dobra. Tak. Tak. Mogę to mądrzej zrobić w ten sposób, dostałem 6 obrażeń, nie tylko te. Nie tylko 3, ale wiecie, takie 6 obrażeń to jest nic. W szczególności, że zaraz nam furię naładuje i kostur. 6 obrażeń ognistych, podpalę jedną kostkę. To 8 wartości na oczkach. Przyjemne. Dobra. No więc walczymy. Jak widzicie, połowa furii już jest znowu gotowa. Przez jedno użycie bumeranga, które było może nieoptymalne do końca, ale no, ważne, że było. I tutaj mamy do czynienia. Z chwilą w ogóle pokazałem. Nie pokazałem wam, jak działa odkurzacz. Brawo ja. Ale tak, pokażę w takim razie ruchatyńca. Wyjdź obrażeń i zablokuj kostkę. Czyli po prostu wyłączałem całkowicie kostkę z użycia i... No, nasz to próbuję, więc tak. Gościa trzeba szybko unicestwić, dlatego też nie będę się oszczędzał, bierę bumeranga, nawet jeśli będę musiał sam się po głowie nim tłuc. No, właśnie o tym mówię. Całe szczęście jeszcze tego nie aktywował, więc nie jest aż tak, że tak by mogło być. I... Czy my to wygramy bez bumeranga? Musiałbym furii użyć. A czy ja chcę używać furii? Chyba nie. Chociaż... Nie pamiętam, kto był ostatnim wrogiem. A dobra, ostatnim wrogiem był wikliniak. Nie, pójdziemy z bumerangiem. Furię zostawimy właśnie na wikliniaka. Dobra. I będzie kolejna wygrana walka. Jabłko. No i wikliniak. Od razu mówię, nie trzeba wszystkich pokonywać na piętrach. Co do tego nigdzie nie było takiej reguły, ale... Jeśli chcecie mieć po prostu... Dużo bonusów za level upy, no to tak de facto trzeba. No i wikliniak. Podatność na ogień, czyli kostur byłby przeciwko niemu dobry. Nie wziąłem go. A sam ma wiklinowy kostur, który zdaje 9 obrażeń, podpala 2 kostki oraz mchołówka, która zdaje obrażenia na 6 leczy. Niby nie jest gość szczególnie groźny gościu, ale... Mówię jeszcze, ma potencjał do naprawdę rozwalania podejść. Przynajmniej z tego, co widziałem. Więc tak. Nie czekając na nic. Bijemy go ile wlezie.
po walce z nim tak jest już level up, jeśli się nie mylę, więc z boomeranga gościa. No i zaraz będziemy mieli już sukces. A on oczywiście dostał to. No i cały szczęście nie miał samych szóstek, więc nie odpali jeszcze kostura, ale mógł. No i nie ma już nic do gadania. Zwycięstwo! No. I proszę, on jeszcze tam coś powiedział po walce. Nie martw się, ziomuś. Bo zaplatam się z powrotem. No, swój gość ten wikiniak. Ale mniejsza z tym, mamy level up. I proszę, wybierz nagrodę. Ulepszenie albo coś tarczą. Uderza tarczą, zdaje obrażenia, tarczę. Potrzebujemy dwóch takich samych kostek i tyle, ile mamy tarczek, tyle zdajemy obrażeń. Fajne, ale nie mamy tarczek, więc ulepszamy wyposażenie. I czy w plecaku mam coś wartego uwagi? No, mamy kostur, który będzie zdawał tyle, ile potrzebuje. Ale nie, bo jest nadal duży. Lepiej zmniejszyć topór, moim zdaniem. Tym samym sposobem możemy sobie dopchnąć tutaj łopatkę. I wiem, że mógłbym dodatkowe popchnięcie, ale powiem wam szczerze, że łopatka daje większe pole do manipulowania kostkami, więc tak. I to jest tak, szeroki miecz na łopatę. To jest, mamy kolejną postać wal. Hej, trafiłeś na stoisko handlowe. Możesz tu sobie coś wymienić, jeśli koniecznie musisz. I tak, szeroki miecz w zamian za łopatę. Nic z tego, bo szeroki miecz jest zbyt dobry. Co prawda tutaj wszyscy osłabiamy, co powoduje, że jeden losowy przedmiot wroga będzie, no, gorzej działał, będzie miał po prostu mniejsze bonusy i tak dalej, ale no, szeroki miecz zdaje dwa obrażenia więcej na atak. I moim zdaniem to jest warte więcej niż osłabienie. A tutaj co mamy? No, kowadło. Kolejna skrzynka, krystalina, wilkor, szkielet i gargulec. No, powiem szczerze, to piętro się trafiło już trochę groźniejsze. Ale osobiście wierzę, że dam sobie radę. I tak, odporność na truciznę wysoka, czyli trucizna zdaje połowę mu obrażeń. Ale tak, i jaki my tu mamy start? Możemy piątkę z tego zrobić, ale tu potrzebujemy piątki. Nie. Wiecie co, nie, ja to zrobię to inaczej. Nie jest to może najoptymalniejsze, ale przynajmniej w ten sposób będziemy mieć już zapewnione tutaj maksa. No i jeśli trafi się szóstka, to może bym użył bumeranga. Oczywiście się nie trafiła, więc nie używamy. Wiecie, nie jestem aż tak zdesperowany. I oczywiście, że dostał dwa duble, no i jeszcze maksa. Znajdą maksymalne obrażenia, jeszcze miał duble, dwa. No i teraz zaczyna się naprawdę kiepska sprawa. Trucizna. Na początku rundy tracimy tyle życia, ile mamy trucizny. Potem nas padało jeden. Jak widzicie, przebija tarczę, więc tarcza nie ochroni. I najgorsza rzecz, jaka istnieje, klątwa. Proszę, wszystkie elementy wyposażenia mogą nie zadziałać, 50% ryzyka, znika po aktywacji. Inaczej mówiąc, teraz, używając czegokolwiek, mamy szansę, że zamiast zadziałać tak, jak chcemy, żeby zadziałało, oczywiście, że to się nie aktywuje. No, no, co to ma być? O, no teraz się aktywowało, oczywiście. No właśnie, może coś takiego się stać, zabiera nam kostkę. I nic nie robi. Dlatego nie lubię, no, znowu dwa dublety, no, czy wy to widzicie? Chciałem w sumie dwa duble, nie dublety, ale no, wiadomo o co chodzi. Jeden mały wilczek, a tyle obrażeń, no, prawda, po prostu gra mnie nie lubi. Dobra, zaczynamy z tym samym. Tak. Tak samo. I pewnie tak samo. A nie, dobra, tym razem trochę inaczej nie zadziałało. No, gorzej szczerze, z perspektywy czasu. Nie, nie ryzykuję z bumerangiem. Ale tak, no, widzicie jak to działa. Nie wiem, czy jest coś tutaj naprawdę do dodania i dwa duble. To naprawdę wygląda, jakby było ustawione, wiecie? Ciągle trafiać duble, no, albo ustawione, albo naprawdę ma największego farta ze wszystkich możliwych fartów. Kursor rozgubiłem, dobra. Tu jest, okej. Wina monitora. Powiem szczerze, jest tak dużo, że ciężko zauważyć i... nie wierzę. Po prostu nie wierzę, jeśli to znowu nie wejdzie, coś po prostu wkurzę, no. W tym momencie mam już dość. Idź bumerangu, kończ robotę. No i niestety ze smutkiem jestem w stanie powiedzieć, że możliwe, że ten moment właśnie nam niedługo zaprzepaści całe podejście. Potraciliśmy dużo. I w sumie ze wszystkich rzeczy, które tu mamy, chyba lepsze miecze. To jedno dodatkowe obrażenie. Niby niedużo, ale jednak. Czekoladowe ciasteczko, powtórz następny atak. Wiecie co? Fajne. Ale nie. Nie biorę tego. Wolę mieć większą manipulację kością niż podwojenie ataku, który może nie wyjść.
I teraz tak, krystalina. Krystalizacja razy 4, utwórz losową kryształową broń. Nie wiadomo, co będzie miała poza tym jakimiś kryształowymi przedmiotami, których... Mówiąc szczerze, nawet nie pamiętam, jak działają. Ale nie chcę tego pokazywać, więc furia. I spróbujemy unicestwić jak najprędzej się da. Pomijając bumeranga jednak, bo jesteśmy w skraju śmierci. Oczywiście, łącznie 3/6. Może aktywować, no piękne. To będzie swoje błogosławieństwo, okej, nawet nie wiem, czym jest błogosławieństwo za bardzo. Aha, redukcja o 2 to jest błogosławieństwo. Okej, powiem szczerze, że gra jest wredna. Redukuje obrażenia, które ona otrzymuje o 2 punkty, za każdym razem. Nie, no, nawet... Chwila, czy mi się wydaje? Najgłupszą rzecz na świecie zrobimy. Jesteś naprawdę już na skraju śmierci, ale bumerang nam tu wygrał. No cóż, nieostrożnie z niego korzystałem, teraz widzicie, jaki jest rezultat. Dobra. Mam tutaj teraz ostatnich dwóch wrogów na tym piętrze. Gargulca i szkielta. Zaczniemy od gargulca. Powiem szczerze, moim zdaniem jest to, mówiąc tak trochę potocznie, wredna menda. A to dlaczego? Zadaj 3 obrażenia, przerysuj niższą wartość, minimum 3. Jedynka, zablokuj kostkę. Więc tak, blokuje tam kostki. Jeśli trafi cokolwiek innego niż 2, to zadaje 3 obrażenia. Najgorszy możliwy przypadek. 6, 5, 4, 3, 1. Oczywiście pomijając to, że ma 2 kostki, więc no. Ale tak, może to teraz nie pora się użalać nad tym wszystkim. A zamiast tego skupmy się na rozgrywce. O, super. I tak, bumeranga trzymam, ale nie używam, bo mamy za mało życia, żeby komfortowo z tego korzystać. Okej, no, mamy 1. I teraz tak, kolejna 1, no super, 2 kostki zablokowane, ale wiecie, przynajmniej nie zadał dużo obrażeń, więc tak. Na 2 kościach też da się pracować. To nam zwiększy obrażenia o łącznie o 1. To nam zwiększy o 2. Decyzja prosta. I tak trzeba będzie wytrzymać do momentu, w którym wygramy z nimi. Teraz tak. 4, 1, dobra, czyli tym razem 3 obrażenia i 1 kostka. Jeszcze lepiej niż było poprzednio. Tak, 3. To 3 od razu daje 4. I tutaj 1 przelosowujemy, 2 przelosowujemy, 3 przelosowujemy. No. I wystarczyło. Wygraliśmy. Bez zbędnych problemów. No, całe szczęście. Jak widzicie. Mimo moich zlamień i mimo tego, że gra jest przeciwko mnie, damy radę. A teraz tak, walka ze szkieletem. U niego mogę powiedzieć tyle. Nie jest aż taki zły. Co prawda 2 w zaklątwie i 2 dowolne kostki zdają obrażenia, więc łatwiej na nim dostawać obrażenia niż na innych. Ale nie jest aż taki zły, w moim odczuciu. Naprawdę istnieją gorsi przeciwnicy. I teraz tak. Zanim będziemy używać czegoś, to muszę przelosować. Okej. Zobaczymy, co dostaniemy. Super. Maksymalne obrażenia, pomijając bumeranga, którego nie chcę używać, tak długo jak jest to możliwe. I 6, 4, 3. Oczywiście, 10 obrażeń. Możemy tu paść, jeśli tak dalej pójdzie. Nawet mamy teraz już bicie serca, co oznacza, że jesteśmy bardzo bliscy śmierci. Ale tak, i dobra, przynajmniej tyle. Wiecie co, to jest moja ostatnia nadzieja. Jeśli... Dobrze. Dobrze to wyliczyłem. Bumerang nas uratował. Po raz kolejny. Więc tak. Kolejne punkty życia, max HP, dodatkowa kostka. I cóż, maksymalny poziom. Więc już nie będzie. Więc ostatnie, co nam zostało, to pójść ewentualnie tutaj coś kupić. I tak. Odnowienie życia niepotrzebne, piłka do żonglowania niepotrzebna. Ulepszenie, czy mamy w ogóle coś do ulepszenia istotnego? Szczerze bym powiedział, że nie. Chociaż... Mam gdzieś, że da się z tego wycofać. A, chyba już się nie da. Ale zobaczmy, jak ciastko działa. Za 9, po już następny atak. Wiecie, co wezmę? 9 na powtórzenie ataku, czyli na darmową furię co jakiś czas. No, moim zdaniem warto. Wezmę to zamiast... Zamiast popchnięcia. I lecimy dalej. Na ostatnie piętra mamy tutaj bossa. Jest nim Buster. Smokę z obrożą niczym piesem.
Boss, który, tutaj teraz mogę powiedzieć, nie będzie to wielki spoiler, jest niepodatny na ogień, a sam bardzo dużo ognia używa. O, witaj, będziemy walczyć? No to walczymy. To jest grzecznym wojownikiem. Ja jestem. No, mówię, piesek po prostu. I teraz tak, sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy tutaj czwórkę, mamy piątkę. I proszę. Ten oto sposób, przez to, żeby przejąć ciasteczko, mamy podwojenie ataku. Przy prawie maksymalnych obrażeniach, jakie mogliśmy zadać. Więc no. Ciastko było dobrym wyborem, już się sprawdziło. I proszę o to jego umiejętności. Obrażenia 4, podpala kostkę. Wredny gościu. I na pewno niejednokrotnie będziemy mieli przez tego podpalanie spore problemy, ale... No jak widać, nie teraz. Bo proszę. Mamy już maksymalne obrażenia. Trzymamy jeszcze dwa. Aż to było głupie, bo mogłem tutaj zrobić. Tak. Trochę nie myślę. Muszę... Po prostu będąc szczerym. I teraz proszę. No. Widzicie, jakie to piękne. Mogliby przerzucać i liczyć na piątkę, żeby już bumerangiem go od razu pokonać, ale nie ma co się tak stresować, tak się śpieszyć. Normalnie go wykończymy. Jak widzicie, jest to dosyć prosty oponent. Nawet nie ma co się przejmować. Maksymalnie ile może zadać, to 16 obrażeń, bo mieliśmy maksymalne życie. No i cóż. Nawet nie trzeba czekać. Zadajemy tutaj obrażenia. I wykończymy go tutaj. Egzekucję, robiąc mu za minus 6 życia. No i zwycięstwo! Gratulacje! Moje pierwsze zwycięstwo! Jestem już super silny? Cóż, czy nie? Ale początek był świetny, udało ci się rozpykać cały rozdział. Okej, rozpykać, dziwne określenie, ale okej. Jeszcze tylko 35 trudniejszych rozdziałów. Chwila, że jak? 35? Coraz trudniejszych? Oczywiście, za każdym razem, gdy uporasz się z rozdziałem, będziesz mieć szansę zakręcić kołem. A jeśli na kole wypadnie gwiazdka, możesz opuścić lochy i dostaniesz pragnienie swego serca. Przygotuj się, żeby zakręcić kołem, zakręcić kołem. Nic nie mówisz. A, przepraszam, zakręcić kołem. Zakręcić kołem. No to dalej. I kręcimy, kręcimy, kręcimy. Ładny samochodzik. I oczywiście pechówka. O, no Peszek, tym razem nic nie wygrałeś. Ale nic się nie martw. Przed tobą jeszcze wiele rozdziałów. Zakręć kołem, zakręć kołem. Możesz już przestać krzyczeć. A. Rozdział ukończony. Wojownik, rozdział pierwszy. Przywitanie wojownika. No i cóż, odblokowaliśmy nową postać, którą jest złodziej. Znany też jako Kradziok po ślązacku. I cóż, no. Mam nadzieję, że wam gierka się podobała. Ja ją po prostu bardzo lubię. No, jedyny problem jest taki, że nawet jeśli będziemy ogrywać, to mówiąc szczerze, dla mnie jest tu mało tajemnic, jeśli chodzi o grę. Więc tak. Wy możecie mieć jeszcze jakieś takie momenty wow, super czy coś. Ja mogę tu odkrywać fajne synergie, fajne przedmioty, ale niestety grę znam. Niemniej jednak i tak cieszę się, że w końcu mam okazję w to zagrać, bo dla mnie, jak mówiłem, gra jest super. I cóż, jeśli wam się podobało, to w sumie do zobaczenia już za dwa dni. Jeśli natomiast nie, no to trudno. No i to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!